Księga Jeremiasza, pierwszy rozdział. Słowa Jeremiasza, syna Hilkiasza, z rodu kapłańskiego w Anatot, w ziemi Benjamina, którego doszło słowo Pana w czasach króla judzkiego Jozjasza, syna Amona, w 13 roku jego panowania. A potem w czasach Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, aż do końca 11 roku Sedekiasza, syna Jozjasza, króla judzkiego, aż do uprowadzenia mieszkańców Jeruzalemu do niewoli w 5 miesiącu tego roku. Doszło mnie słowo Pana tej treści. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię i na proroka narodów przeznaczyłem Cię. Wtedy rzekłem: ach, wszechmocny Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Na to rzekł do mnie Pan: nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek Cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co Ci rozkażę. Nie bój się ich, bo ja jestem z Tobą, aby Cię ratować, mówi Pan. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust i rzekł do mnie Pan: oto wkładam moje słowa w Twoje usta. Patrz, daję Ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał, wypleniał, niszczył, burzył, odbudowywał i sadził. I doszło mnie słowo Pana tej treści: co widzisz, Jeremiasz? I odpowiedziałem: widzę gałązkę drzewa migdałowego. Wtedy Pan rzekł do mnie: dobrze widziałeś, gdyż czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić. I powtórnie doszło mnie słowo Pana tej treści: co widzisz? I odpowiedziałem: widzę rozpalony kocioł, z którego wrzątek wylewa się od północy. Wtedy Pan rzekł do mnie: z północy leje się nieszczęście na wszystkich mieszkańców kraju, bo to ja przywołam wszystkie ludy królestw północnych, mówi Pan, i przyjdą, i każdy ustawi swój tron u wejścia do bram Jeruzalemu i naprzeciw wszystkich jego murów wokoło i naprzeciw wszystkich miast judzkich. Wtedy wypowiem na nich swoje wyroki z powodu wszystkich ich złości, że mnie opuścili, kadzili obcym bogom i oddawali pokłon dzieł swoich rąk. Ty więc przepasz swoje biodra, wstań i mów do nich wszystko, co ja ci każę. Nie lękaj się ich, abym ja nie napełnił cię lękiem przed nimi. Oto ja czynię cię dziś miastem warownym i słupem żelaznym i murem spiżowym przeciwko całemu krajowi, przeciwko królom judzkim, jego książętom, jego kapłanom i jego pospólstwu. Będą cię zwalczać, lecz cię nie przemogą, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować, mówi Pan. Jeremiasz był jednym z wybranych przez Boga głosicieli Słowa Bożego w swoim czasie. I tutaj jest kilka rzeczy, które mamy z nim wspólnego. Po pierwsze, dlatego, że podobnie jak on, żyjemy w czasach, kiedy nikt nie chce słuchać. Żyjemy w czasach, kiedy jest już całkowita obojętność na Boga. Ludzie czują się bezpieczni, spoutalają się z nim i w swojej głupocie czują się bezpieczni, nie chcą w ogóle przyjmować słów Bożych. Jeremiasz w porównaniu z innymi prorokami nie był ani najbardziej takim doniosłym, najbardziej wspaniałym prorokiem, bo takim był Izajasz. On miał przywilej jak najwięcej o naszym Panu przewidzieć rzeczy. Nie był też takim pełnym obrazów jego służba, bo takim był na przykład Ezechiel. Też nie był najbardziej efektywny. Najbardziej efektywny był Jonasz, który wystarczy, że poszedł do Niniwy, powiedział kilka zdań i cała Niniwa się nawróciła.
Jeremiasz odwrotnie. Głosił kilkadziesiąt lat i jego służba powodowała tylko i wyłącznie to, że nikt z ludzi, albo prawie nikt się nie nawrócił. Uważano go za narzędzie w rękach na przykład Barucha. I cała służba powodowała też na przykład powstanie następnej księgi Lamentacji, czyli tonów Jeremiaszowych, gdzie on płacze nad Jerozolimą. I my podobnie często musimy o tych, do których mówimy, mówić z płaczem. Nie chcą nas słuchać. Podobnie jak Jeremiasz mamy bardzo trudne tutaj zadanie i efektywność służby nie liczy się w tysiącach, tak jak w pierwszych dniach chrześcijaństwa, ale dzisiaj trzeba powiedzieć tysiąc kazań, żeby nawrócił się jeden, a nie tak jak za czasów Piotra, że powiedział jedno kazanie i nawróciły się tysiące. Jeremiasz, podobnie jak każdy z nas wierzących, był powołany już w łonie matki. Jeszcze zanim się urodził, każdy z nas jako dziecko Boże był powołany przed założeniem świata. I Bóg przez nas chce światu powiedzieć, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. Mamy takie zadanie. I też każdy z nas ma pewne lęki, tak jak Jeremiasz. A to szukamy wymówki. Jestem dzieckiem, nie mogę mówić. Jestem młody. Bóg tutaj u Jeremiasza całkowicie tę jego wymówkę wyklucza. W innym przypadku Bóg sam go ostrzega. Nie bój się, abym ja nie napełnił ciebie lękiem przed nim. Czyli po prostu to od naszego nastawienia serca tutaj dużo zależy, czy chcemy być posłuszni Bogu. To jeżeli zaczniemy faktycznie lękać się ludzi, to jest to bałwochwalstwo. Strach przed ludźmi jest podstawą do ruiny. Mamy się bać Boga. Kto się boi Boga, nie boi się nikogo innego. Kto się boi czegokolwiek innego, tak naprawdę zaparł się Boga. Jest gorszy od niewierzącego. Więc nie mamy się bać ludzi. My jesteśmy tutaj listem Chrystusowym i Chrystus przez nas tak naprawdę przemawia do ludzi. Jesteśmy jedyną Biblią, którą ludzie czytają, dopóki się nie nawrócą.